Że witam was wszystkich z tej strony Simpli z kanału Trickrow TV, a przed nami kolejny odcinek eksploracyjny, w którym to zwiedzam, badam krainę jakże przepiękną w Far Cry'u 3. Szybka sprzedaż, zakończmy to, co zaczęliśmy w odcinku poprzednim, zgarnijmy skrzyneczkę i weźmiemy sobie... Ten odcinek będzie poświęcony polowaniom na ludzi, czyli eliminacjom i misjom zabójcy. Akurat tak się złożyło, że w ostatniej przyjętej lokacji mamy trochę sporo tego. Dwie misje już na dzień dobry, więc elegancko. Dotrzyj do wybranego miejsca, no to już pędzę lecę. Jak daleko to jest? Przy okazji sobie zgarniemy jakieś skrzyneczki. O, miła. Ale fajnie, bo tam jest miejsce kultu. To znaczy nie miejsce, tylko przedmiot kultu. To może odblokujemy jakiś fajny staw. Weźmiemy sobie jeszcze tak, myślę, że najfajniejszym sposobem byłoby przejście tą stroną. Zgadniecie tego wszystkiego po kolei jak leci i tak zrobimy. Czyli wrócę się po auto szybko i sobie tam dojedziemy, a później wyeliminujemy cel. Jeszcze raz mapa i zaznaczamy tą pierwszą skrzynkę na naszej drodze, jest tutaj. W sumie kawałek. O czym by tu można jeszcze wspomnieć? Na pewno właśnie z Bonartem i Gladem ogramy Magicę. Także to jest taki pierwszy pomysł, ponieważ no już trochę cheatowaliśmy z Bonartem i przeszliśmy, zdaje się, połowę? Nie mam pojęcia, ile tam jest rozdziałów, ale bawiliśmy się przy tym naprawdę świetnie. Przynajmniej to nawet ja za siebie mogę powiedzieć spokojnie, że się świetnie bawiłem, ale potem tak usiedliśmy i kurde, to było dobre, naprawdę dobre. Także Magica jeszcze będzie też na kanale. Ja kupiłem czteropak, wiecie. Był w dobrej cenie, także czemu by nie? To sobie pogramy w to. Ale tak jak mówię, to są plany takie na najbliższy, powiedzmy, miesiąc już nawet. Właśnie, i odnośnie tego Skyrima, o którym wspomniałem, to nie będzie tak, że codziennie pojawi się odcinek Skyrima, chyba że poprosicie o to, bo to może być tak, że wiecie, najbardziej wam się spodoba Skyrim, chociaż wątpię, już chyba każdy widział tą grę i przeszedł tą grę nawet, a ja jestem trochę zielony w tym, także zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Ale tak w planie mam Skyrim, powiedzmy, raz na 3 dni, o coś takiego. Ze Skyrimem w ogóle jest zabawna historia, już wspominałem o tym. Rozpocząłem grać magiem i nagle pojawił się, później przeczytałem... Oj, sorry. To znaczy, że trzeba się czegoś napić. Przeczytałem komentarz, że nie graj magiem, wszyscy grają magiem i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, no i wyrzuciłem 2 godziny materiału. Ale to faktycznie, to był mój pierwszy kontakt z grą, więc on nie był może najlepszy. I zaczniemy sobie wojownikiem starczą, tak na spontanie. Tak jak myślę, wiecie, ci nordyccy wojownicy wyglądają, tak jak sobie go wyobrażam, takiego bohatera stworzę, czyli jakiś wielki, nabity kolo starczą. Dodatkowo myślę, łuk mu jeszcze wyekwipujemy. A co, musi być strzelanie, będą headshoty. I jestem bardzo ciekawy, czy jest mod do headshotowania. Jakby był, to by było coś świetnego. Tam jeszcze chyba pominąłem jakiś jeden, tak? Czy to już wszystkie? A nie, spokojnie, to już wszystkie. Można być dalej. Ale mnie kaszel chwycił. Dobra. Więc zeskoczmy sobie do... A tutaj taki chillout. Chilloutowe miejsce do łowienia ryb. Hop. I jedziemy. A raczej płyniemy. Wygląda na to, że te znajdźki są pod wodą. Wiecie co, za każdym razem jak zrobię sobie przerwę od tego Far Cry'a, to wydaje mi się, że te punkty oddzielone na mapie kilkoma centymetrami są coraz bliżej siebie. Także ten świat, no, coraz mniejszy mi się wydaje. Ale to miłe. Ponieważ ja właśnie... to raczej nie lubię w grach biegać od punktu do punktu. Ale ta kraina tutaj w tej grze... Teraz jestem miły. Chyba wstałem dobrą nogą co do Far Cry'a. I ta kraina zachęca właśnie do zwiedzania. Jest naprawdę śliczna.
To fakt. Jest parę mankamentów, już o tym wspominałem w poprzednich odcinkach, ale, ale mimo wszystko wychodzi na plus. Dobra. Cyk. Co ja za misję wziąłem? Aha, mam... aha, najpierw dotrzeć do wybranego miejsca. Aha, znajdź i zabij dowódcę za pomocą noża lub... eliminacji. Przydałoby się jeszcze obczaić, gdzie ten dowódca sobie siedzi. Ja bym wnosił, że będzie on na samym środku tej góry, ale... aha, są zabudowania, więc prawdopodobne całkiem. Jakiś cel przed nami. A nawet dwa. No i mamy dowództwo, stoi sobie tam tyłem. Jak prawa strona? Całkiem czyściutka, no proszę. A nawet podchodzi tutaj grzecznie do nas, to fajnie. Więc zrobimy tak, spróbujemy sobie wyeliminować dziada. Gdy tylko się obróci. Okej. Tamtego zabijemy. Aha, nie mogę tak zrobić. Więc eliminacja standardowa, cyk. I zostało jeszcze dwóch strażników. A tych w combo pociśniemy, jeżeli się uda. Tak i a. Jeszcze W tam jakieś było dziwaczne. Aha, bo zmieniłem kierunek patrzenia. No i wszyscy. Od razu ich skarby zgarnęliśmy. I mamy do czynienia z kolejnym przedmiotem kultu. Który jest pod spodem, na 100% pod spodem, bo nie ma tutaj skrzynek na wierzchu, oprócz tej jednej. Cyk, zgarnięte. Ta latarka jest fajnym przedmiotem. Już za każdym razem się łapię na tym, że nie pamiętam o tym motywie, a to ciekawe. I jeszcze... no, wskocz. aha. Czyli jednak na górze wychodziłoby na to? No, trochę tak to... chociaż nie, po tych lianach powinienem móc się wspiąć. Zobaczymy. Aha, nie dam rady. Czyli jednak chyba na górze jest ta jedna... skrzynka. Zaraz przebiegniemy sobie tam. Nie, no kurde, tak być nie może. Muszę ją mieć. Jak czyścić mapę, to czyścić, nie? Czyli jeszcze raz w dół. Hej, gdzie to zejście? Pozgubiłem się. Dobra. I szukamy tej jednej skrzyneczki. Tędy tam nie wejdę. Hopla. I gdzieś ona tu musi być, do jasnej ciasnej. Chyba, że to można rozwalić jakoś. O proszę, no jaka technika, no. Grot z brązu podnieśliśmy. Co? Pierwszy raz coś takiego widzę. Tak dawno grałem, nie wiem, czy w ogóle przez grze się to przewinęło, żeby rozwalać. Takie rzeczy, no ale okej. Jeżeli się przewinęło, to z chęcią przeczytam komentarz, że gdzieś tam było, był ten motyw. Czyli tą sobie wyspę wyczyściliśmy. Gdzie teraz? Kolejna misja z zabójstwa, a co? Tam. Fast travel zaliczony, posprzedajmy szrot. Cyk, szybka sprzedaż, bam. 300 hajsu do przodu. A i ciągle zapominam o tym, że muszę gości załatwiać z pistoletu. Właśnie, te 3 dedy teraz w tym odcinku padną. Tylko niech ja znajdę mój pistolecik. Gdzie on jest? Jest. Jak to Bonard mówi, pistolet Bonda. Ważne, że ma tłumik. Zobaczymy, siła ognia też pewnie jest tam jakaś wykokszona, bo to jest, to jest ta specjalna broń. No i bierzemy kolejne. Piraci atakują rybaków przy brzegu. Zabij przywódcę nożem, tak jak nakazuje tradycja. Okej. Tradycja, takie piękne imię. Pewnie wiecie, z czego to jest. Właśnie, a propos filmów. Tak ostatnio The Room mówiliście, żeby ograć. Nie, nie, to The Room jest faktycznie gra The Room, ale ona jest, zdaje się, flashowa. Ale chodziło mi o film. Jeżeli nie słyszeliście go o tym filmie, nic, totalnie nic, to polecam sprawdzić sobie kanał Nostalgia Krytyka. On tam bardzo kwieciście mówi o tej grze, o tym filmie, sorry, o tym filmie. Ale w sumie podlinkuję wam gdzieś tam na dole. Także to będzie znowu, to znowu mówię na 1000 tematów, no ale przecież nie będę komentował, o, biegnę z pistoletem, nie? Także to jest film.
Oglądałem go całego. Tak, tak jak Harry'ego Pottera przeczytał przy natanku, ale ten, ale no naprawdę jest to, co nostalgia wychwycił w tym filmie, to jest po prostu epickie. To jest chyba największą polewę, jeżeli oglądacie takich właśnie twórców jak Niekryty Krytyk, Nostalgia Krytyk, Angry Video Nerd, kto jeszcze? Angry Joe na przykład, nie? No to The Room u Nostalgia Krytyka to jest po prostu epic na maksa. Także podlinkuję z polskimi napisami. Zdaje się, ja oglądałem ten materiał. Jest naprawdę przedobry. Co tam jeszcze? Te zgarnialiśmy, tak przy okazji. Nie skomentowałem tego, no cóż. Trudno. I biegniemy dalej. Cały czas mamy tutaj wiedzę, więc zgarniemy sobie te dwie skrzynki jeszcze po drodze. No i w ten sposób od razu, myślę, wyczyścimy sobie jak najwięcej rzeczy na tej wyspie. I właśnie dlatego też w czasie misji pobocznych tam widziałem takie komentarze, że psuje, ja nie wiem, jakość nagrania, czy chrzanie tą grę, bo nie zbieram nic. Ale myślę, że taka opcja jest najfajniejsza. W sumie na końcu, jak już jest praktycznie czysto, zbierać wszystko i ma z dyni. A przy okazji poziom trudności dzięki temu jest odrobinę wyższy, bo nie mamy dostępu do sprzętu i kasiory, nie? Jak widziałem, jak Bonard grał właśnie, tak jak wy byście chcieli to raczej zobaczyć wtedy, tam po niektórych komentarzach oczywiście mówię, to... No tam to się działo naprawdę, jak on sobie tego shotguna dodatkowego wykupił na początku, to dosłownie makabra, a do tego jak doszła snajperka, która jednym strzałem kasuje samochody, no to przyjemna gierka była naprawdę, ja się męczyłem w porównaniu do tego, ale why not, mi odpowiada taki system, sobie pozbieram, oho, mogło być grubo. Dobra, to jest szefu. Aha, no dokładnie, od frontu się przyjrzyjmy tej akcji całej. Ciekawe, czy zdołam go zabić, nie alarmując reszty. Ale ten pistolet jest słaby, albo ja nie potrafię strzelać, to też jest opcja. Dobra. What the fuck is that? Z bazuki ktoś mi przypieprzył? Nie. Ale co, oni mnie widzą? Tak? Co? What? Czemu jakoś tak dziwnie? Aha, to nasi. To w sumie chill. To teraz podbiegnę sobie do tego i jesteśmy w domu. Iwu. Cyk, misja wykonana. Hell yeah. I od razu sprawdzę, czy robię dobrze. Tak, zrobiłem. Mogę wykupić teraz tą umiejętność, czyli idealnie. Jeszcze szybciutko przejrzę sobie te drzewka. Te dwa są już chyba wymaksowane. Okej, czyli zostało to jedno. I wykupmy sobie tą opcję. Nie, doping koksimy, bo w razie gdyby przyszło nam polować jeszcze na jakieś stwory, to będzie dłużej widniał. Ten, wiecie, napis, nie napis, tylko, co ja gadam, dłużej będzie trwała miksturka. Ja się pogubiłem w zeznaniach. Okej, okay. Dwie skrzyneczki, tutaj jeszcze jakiś bajerek. Nie widzę go, czyli trzeba będzie chyba wpłynąć pod spód wyspy. Nie. Gdzieś to musi leżeć. Na górze? Nie. To jest Sparta. Aha, to jest, dobra. Zgarnięte. Mam wrażenie, że zacząłem o czymś mówić i nie skończyłem. Aha, no to o tym Nostalgia Krytyku, tak. To wspomniałem, na pewno podlinkuję. Będę musiał sobie to zapisać gdzieś w pamięci, żeby nie zapomnieć. I The Room, tak, to jest The Room. Tutaj już te dwie misje zabójstw zrobione, to kontynuujmy. O,
ładnie, pół wyspy dosłownie wyczyściliśmy. To dobrze, to bardzo dobrze. A gdzie ja jestem? W którym punkcie dokładnie? Tutaj. To nie, to zbierzemy sobie jeszcze te cztery rzeczy, zanim pójdziemy dalej. Czemu nie? Czyli ten pistolet jest do bani. Dobra, mamy jedną skrzynię, mamy tam drugą. Co to? Coś wielkiego pewnie. Jest druga, jakiś liścik, nic z tych rzeczy. Dobra, luknijmy, szybki luk na mapę i tam dwa przedmioty jeszcze, tak? Zostały do zebrania. A no tak. Tam, 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 tam. A, ściągnąłem ten punkt. Jeszcze raz. Cyk. Zgarniemy te dwie skrzynki i wykończymy kogoś jeszcze. Ogólnie jest taki bug, że ta ekipa, która podjeżdża, to ci nasi zawodnicy, oni mogą zabić bez problemu cel naszego, nasz cel eliminacji. I wtedy misja będzie zakończona sukcesem. Tak jakbyśmy nie odpowiadali za AL tutaj gry. Pocieszające. Wow, trochę zabiegłem za daleko. Chyba, tak? No nie, no nie gadajcie, że wszedłem na wieżę no, i nie wziąłem skarbu. To było głupie. Tam, 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 tam. Ten wejdę? Aha, okej. Okay. O, już się cieszyłem, że to jakaś jaskinia i tam mnie nie było, ale... Dobra, mamy tutaj do wspinaczki punkt, który działa. Wow! Hej, ej, poważnie? Jaki fail. Byłem na górze i zapomniałem o skrzynce. Chyba, że ona była gdzieś tak, wiecie, w połowie, to to mogło się zdarzyć wtedy. Nie, wygląda na to, że na samym szczycie. Dobra, jesteśmy w połowie. A już się cieszyłem, że nie będę musiał wyłazić na tę wieżę, no. Momencik, jest dokładnie pode mną. Tam gdzieś nie leży? Nie. A, czyli ona gdzieś tutaj musi być. To nie jest, to nie tak jak myślicie. Albo jak ja myślę bardziej. No jest gdzieś tutaj. Też jej nie widzę, kurde. No nie, jeszcze spadłem. Fuck! Dobra, olać tą skrzynkę, później ją sobie zdobędę. Szkoda czasu na takie pierdoły. Jakaś misja tutaj jest, tu mieliśmy się udać. Luknę na zegareczek. No, 15 minut, myślę, że się uwijemy w 15 minut z tym i kolejnym zadaniem. Standardowo sprzedajmy sobie wszystko. Cyk, szybka sprzedaż, bam, 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 poszło. Nic do podniesienia, nie ma komputerka jakiegoś, niestety. $175, taka forsa, no. Ale to dobrze, w sumie przyda się, bo musimy powykupywać jeszcze sporo sprzętu. No i zgarniemy sobie kolejną serię przedmiotów, przynajmniej mam taką nadzieję. Tylko jak tam się dostać? No nie powiem, może być to problematyczne. Na pewno nie tędy. Ale tutaj jest jakieś wzgórze, może tędy? Pam, 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 pam. Dobra, 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 nie tędy, nie tędy. Okej, okay, mamy tutaj wejście. To przy okazji weźmiemy sobie te dwa skarby tu opodal. A co, jak już jestem, to zgarnę. Cyk, cyk.
kolejne skarbuchy. Do plecaka czy do puchy, obojętnie. Ile tego zebraliśmy i jak to wygląda jeszcze na naszej drodze? Ha, dwa po drodze, idealnie. Aha, bo to zapomniałem, to już trzeba... Dobra, zabity. Szukamy admirała. Kapitan bomby szukamy. Czysto. Ciekawe, czy uda mi się tak zakraść tak od tak. Haha, mam cię, dziadek. Nie, tak być nie będzie. Okej. Okay. Też może nie. Ho, bam! Ja przeżył to, no nie, no co wy. Jeszcze raz, jeb. Tego nie przeżył. Jakie, co jeszcze mam? Strzelba, ale bieda. Coś podjechało, to nasi. Dzień dobry. Zgarniemy sobie te dwie skrzynki. Spoko, chill, żyjesz. Wszystko gra. To ślepaki były. Oni zaraz wstaną. Dobra. Kolejna misja zrobiona. Tu mamy jakiś wykrzyknik, ale nie, na razie go nie chwytamy. Tu by się przydało dobiec. Ale tu mamy bliżej. Robimy kolejne wyzwanie zabójstwa. Oczywiście standardowo wszystko na sprzedaż. Chociaż to jest taki w sumie dobry nawyk, ale teraz nie muszę tego robić tak często, bo mam duży plecak. Ale tak na wszelki wypadek, zawsze więcej potów się zmieści, nie? Nie ma tu żadnego karty, nic takiego. Zobaczymy sobie jeszcze na szybciora mapkę. Aha, czyli cel jeszcze nieoznaczony. W okręgu nie ma żadnego skarbu. Pistolecik. On jest przynajmniej przyjemny, bo małą część ekranu zajmuje. Z nim się fajnie biega. Pirat poluje na zwierzęta w pobliżu gorących źródeł. Postąp jak prawdziwy Rakai. I zabij go nożem. Trochę naiwne to wytłumaczenie. Normalny Rakai, według mnie normalny wojownik, wpadłby tam na ostrej z bazuką i rozpieprzył wszystko, co się rusza. Ale zawsze pozostaje nam to po cichej eliminacji, nie? Jak tam zegareczek? 8 minut, czyli wybijemy... O, dobra. Wybijemy ten cel, może zrobimy jeszcze kolejny i zakończymy ten odcinek. Prawa, lewa jeszcze mnie interesuje. Dobra, jest wpyte. To jest piękne, piękne ułożenie przeciwników. To jest z przodu, jak on tam sobie coś poluje. No, idealnie. Szybkie skradanko. Zrobimy tak. Cyk. Tego lewym przyciskiem. Cyk. Fak, odwrócił się. No jak się odwrócił? Czemu się odwrócił? Czy jednak to rzucanie nożem nie jest tak ciche, jak sądziłem? No to lipa. Szkoda. A już miałem tak ładnie rozpracowane wszystko. No już ten, potem tamten miał zginąć. Wszyscy byliby zadowoleni. Co, on rzucił granata w moją stronę, czy tak przed siebie, czy po prostu... Aha, dobra, bada teren. W porządku. Szkoda, że nie widzę ich przez ściany. Odbiegnie sobie tu, zaraz tu podbiegnie. Fajnie, chciałbym tego najpierw sprzątnąć sobie, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Nie, będzie chyba tak szybciej. Fuck, znowu. Okej, okay, czyli został jeszcze jeden. Zrobimy jeszcze jeden taki podbieg typowo zwierzęcy. Kij z życiem i tak mamy masę tego. Okej, okay. Idzie ten nasz cel, tam jest sobie. Został sam, musi czuć się osaczony. Ciekawe, czy... A zrobimy coś dziwnego. Zobaczę, czy eliminacja nożem... Fak, zauważmy. Czy eliminacja nożem tego celu wyjdzie, kiedy spróbujemy skoczyć z wysokości na niego. Takie, wiecie, assassin style. Dobra, co on robi?
użyjmy snajperki, żeby się przyjrzeć. Where is my snajpa? No i come on, była. Okej, okay, tam się niby. Cały czas patrzę na minimapę. A on się odwróci. Nie ma takiej opcji, że się nie odwrócił. A jeszcze wszedł na górę. Dobra, czyli skasujemy go standardowo. Co on ma? Oczy z tyłu głowy, tak? Widział mnie jak podbiegł, bez sensu. Czy zaczynał mnie zauważać. Jakiś skarbik tutaj jest też na środku. Albo pod wodą. Tom, tom, tom. Gdzie on jest? A, tu. Nawet dwie skrzynie, pięknie. Ta się nie otworzyła, ale... Nie, otworzyła. Ale skarby zgarnęliśmy. Wow. Okej. Okay. I jeszcze jeden cel tak na szybko. Fajnie jakby w mieścinie było to ogłoszenie. O, jest w mieście. Cyk. No, to nie było typowo po cichu, niestety. A tak ładnie byli ustawieni, no. Mogłem rzucić tam... Nie, to bez sensu. Nie wiem, jakby to można było fajnie po cichu zrobić. Kamieniem rzucić, no cóż. W sumie chyba tak, ale wtedy pewnie wszyscy, znając moje szczęście, by się odwrócili w moim kierunku. 100 hajsów w górę. Ile mamy kasy, żeby też nie przesadzić z pojemnością? 7000, dobra, to czas coś kupić. Weźmy sobie na ten przykład Bushmana. Zobaczymy, jak to działa. I zamieńmy go za shotguna. Co to jest w ogóle za karabin? Wyjdziemy z wiochy, to sprawdzę. Cie, całkiem zacnie wygląda. Będzie miło. Kolejny cel eliminacji. Trzymam. Obłąkani piraci rozbili obóz w pobliżu. Zabij ich szefa nożem, tak jak nakazuje tradycja. I szukamy piratów. Tutaj muszę aż dolecieć. Skrzynie. Zgarniemy sobie tom i te dwie, myślę. Zejdziemy, chociaż nie, to wtedy od frontu zajdę ten budynek. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Dobra, czyli lecimy bezpośrednio. Z tymi skrzynkami. Może na drodze coś się napatoczy, to wtedy zgarnę. Dotrzeć do wybranego miejsca. Weźmiemy sobie jeszcze jedną czerwoną. Wszelki wypadek. Skoro ich tyle tutaj rośnie. I biegniemy. Myślę, że te takie pytania odnośnie Far Cry'a odpowiedziałem, te, co były w komentarzach, ale na pewno teraz na weekend właśnie usiądę sobie spokojnie i podpowiadam na wszystko jeszcze. Dodatkowo zrobimy ten Q&A. Hehe, tygrysek nie żyje. Całkiem sprawnie to poszło, powiem wam. Wezmę skórę, to ona jest droga. I biegniemy dalej. Już prawie jesteśmy na miejscu. Muszę gościa wyeliminować. Fuck! Przeżyłem to! Haha! Hurra! Okej, okay, to już widzę pierwszy cel. Nawet dwa, trzy. A Chiefa nie widać. Tak, żebym wyszedł z tej wody. Tam jest dobre miejsce. Ku temu. Tak? Nie do końca. A, udało się. Dobra, jeszcze nie znalazłem go. Ale chyba coś mi mówi, że będzie w budynku. A, bo to jest szef. Hehe. Jakby to rozegrać, tak żeby to czysto było. Ci
się nawalają, to może nie zauważam, jak biegł do mnie. Bym musiał szybko do nich podbiec. Tak. Uda się. Cyk. Od razu następnego. Tego rzućmy jeszcze nożem. Ale tego już muszę zestrzelić. Dobra tam. Jeden trup, trudno. Ale kombinacja była ładna. Szefu załatwiony, zobaczymy. O, jest kolejne zlecenie. Nie, takiej okazji nie można zmarnować. Trzeba zrobić jeszcze i to. Tylko najpierw ta skrzynka. Ona gdzieś jest pewnie w... Koza? Jedna... Co to? Co to? What the fuck is that? Koźlęcie. Ale nie dodało mi to żadnej receptury, niestety. Czegoś mi tam chyba jeszcze brakowało do szczęścia, żeby wyekwipować sobie wszystko, ale nie pamiętam, co to było, a nie chcę też sprawdzać. Sprawdzę sobie więcej odcinkami. Pirat zabija mieszkańców wioski pomiędzy tym miejscem a domem doktora. Zabij go nożem. Alright. Pomiędzy tym miejscem a domkiem doktora, czyli to będzie na lewo. No i kolejne trzy rzeczy sobie zgarniemy tam. Zastanawiam, czy nie fast travelnąć. A, skoczymy sobie do wiochy. Albo nie, tutaj skoczymy, bo jest więcej skarbów od tej strony. Może jakiś uda się znaleźć. No, już powinienem skończyć ten odcinek, ale machniemy sobie tą misję jeszcze. Będzie trochę dłuższe niż pół godziny. Ciekawe, czy oglądacie to wszystko. Znaczy, chodzi o te osoby, które wyświetliły sobie ten film. Ciekawe, i ile wytrzymujecie średnio? Możecie napisać. To będzie ciekawe. Powiedzmy, no, wytrzymuję tylko 10 minut twojego ględzenia. Albo włączam i wyłączam, nie mogę na to patrzeć, nie? Zobaczymy. Piszcie twoją opinię na temat exploringu. Aha, bo teraz biegnę zupełnie w drugą stronę. Zagadałem się i nie pomyślałem. Gdzie jestem? Tutaj, aha, czyli dobrze biegnę. Zgarniemy w takim razie. Przebiegniemy tą stroną i tą ścieżką na miejsce docelowe. Nie, naprawdę, to wydawało mi się, że to dalej wszystko jest oddalone, przynajmniej jak zaczynałem grać. A teraz to tak kawałek sprintu i wszystko gra. Tylko druga sprawa, że wykorzystuję ten fast traveling do tego, ten szybkie podróżowanie, wiecie, od punktu do punktu. To jest pomocne na maksa. O, akurat od dobrej strony szczęśliwie tym razem udało nam się nabiec, że nie muszę, wiecie, wspinać się po górę i obchodzić całej wokoło. Dobrze. Co zgarniamy? Zgarniamy sobie. Tu pusta jakaś oszukana skrzynka. Okej, czyli gdzie to jest? Pode mną. Tutaj. Jak się do tego dobrać? Bo nie chcę, wiecie, zaskoczyć na dół, a potem się okaże, że jeszcze jedna skrzynka była na górze. Nie no. Trzeba się ześliznąć. Aha, nie, niemożliwe, że tam jest misja. Chyba, że je, nie, no jakieś wejście pewnie tutaj będzie. Się podleczę teraz w locie, żeby przeżyć. Jest wielka jaskinia w porządku. Fuck. Nie, no dobra, 5 metrów na goły kamień, niech będzie. Pomijając fakt, że jestem wybrańcem, mam cały tatuaż i tak dalej. Jeszcze raz. Gdzie jestem? Fuck! Gdzie mnie wywaliło? Tutaj. Dobra, to w takim razie bierzemy auto i nie zwiedzam tego. Nie biorę. Pogniewałem się Fox przytupem. Biegniemy. Zgarniemy to na początku kolejnego odcinka. Tymczasem na ostrej jedziemy. Zobaczymy, jak daleko dojedziemy. A no, powinno być ok. To są nasi, pewnie przejeżdżamy.
What the f... Hihi. Jestem zaraz obok? No, na to wychodzi. No dobra, to weźmiemy w takim razie. Działamy w czeluścia. Powinno być tak, że tutaj sobie wesoło wezmę skrzynkę, a tu jakiś waran mi wyskoczy. To było dobre. O, dobra, wypaliliśmy to. Bierzemy sobie to i to. Który to przedmiot kultu? 19. Szkoda, że jeszcze jednego w tym odcinku nie zgarnęliśmy, ale nie, to by było za długo już naprawdę. Już mam godzinę nagrania za sobą, więc... Kończmy to tym zadaniem. Zobaczymy sobie, jak oni są porozkładani. Dobra, szefu sobie stoi tutaj. Jakąś trzeba jedną stronę obrać, żeby podejść. Ha, no to jest dosyć problematyczne. Tam mamy trójkąt i każdy patrzy w moją... Nie, dobra. Czyli kiedy ten się odwróci, podbiegamy do szefa. Tak, tak, tak. Aha, on cały czas, fuck. Okej, okay, teraz go mamy. Tylko znowu szef się odwrócił, no Jesus. Cały czas mam te kamienie jeszcze, wiem o tym doskonale. Więc może zróbmy tak. Tym kamieniem pieprznijmy tam. Eliminacja. Teraz tego. A! Się schrzaniło, no. A ten to słyszał, ale myślę, że się uda. Kurde, nie dał. Aha, bo tu piesar coś jeszcze nie widział. No, to był problem. Okej. Okay. Mamy żetonik. Gdzie ta skrzynia? Która to? Ta. No to dobrze. I jeszcze jeden. Jedna skrzyneczka. Zgarniemy sobie dwa zielone listki. Przeciwnicy czy nasi? Nasi trochę się spóźnili. Dobra, mamy cztery. No to jest kolejna porcja potów na następne nagranie będzie. Tymczasem trzymajcie się i pa pa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz. Pa pa.